Zapraszamy na kolejny odcinek Literackich Przysmaków. Zaczął się grudzień, za oknem coraz chłodniej, małymi krokami zbliżamy się do świąt. Zapraszamy Was na odcinki specjalne Literackich Przysmaków. Specjalne dlatego, że związane właśnie z świętami Bożego Narodzenia. Boże Narodzenie obok Wielkanocy jest najbardziej uroczyście obchodzonym świętem, spędzanym w gronie najbliższych, sięga tradycjami dawnych czasów. Proponujemy Wam dziś nie jedną książkę, ale kilka książek związanych z tematyką Bożego Narodzenia. W książkach tych znajdziecie zaskakująco bogaty, częściowo zapomniany świat polskich obyczajów. Przeglądając polskie tradycje doroczne, zobaczycie, jak pory roku nakładają się na siebie, jak czas pracy, czas odpoczynku, rytm życia i rytm natury wpływały na doroczne święta i zwyczaje. Dowiecie się, jak obchodzone były święta w poszczególnych regionach Polski. Przedstawione zwyczaje i tradycje świąteczne od wieków pielęgnowane w polskich domach wprowadzają nas w mistyczny nastrój świąt. Warto wejść w ten mistyczny nastrój, by zrozumieć, co tak naprawdę celebrujemy i dlaczego w taki, a nie inny sposób. A przygotowania do świąt rozpoczniemy od pysznej herbaty, do przygotowania której będziemy potrzebować następujących składników. Kilka kawałków kory cynamonu, garść herbaty liściastej, około 10 goździków i kawałek świeżego imbiru oraz łyżka kardamonu i nie zapominajmy o owocach, które nadadzą nam pięknego aromatu, 2 pomarańcze i 2 cytryny. Składniki przygotowane, a więc zabieramy się do pracy. Zapraszamy. W dosyć dużym garnku gotujemy około 2 litrów wody. Kiedy woda zaczyna wrzeć, dodajemy naszą herbatę. Za chwilę dodamy przyprawy, ale najpierw pokroję imbir w plasterki. Do naszego garnka z herbatą dodajemy przyprawy. Grubo posiekany imbir, goździki, kardamon i korę cynamonu. Cały napar mieszamy i zostawiamy na wolnym ogniu, a w tym czasie przygotujemy nasze owoce. Musimy pamiętać, żeby przed przystąpieniem do pracy umyć i sparzyć nasze pomarańcze i cytryny. I teraz jedną cytrynę, jedną pomarańczę kroimy na dosyć duże plastry i dodamy je do naszego garnka. Chodzi o to, żeby nasza herbata wydobyła ze wszystkich owoców, ze wszystkich przypraw maksymalnie dużo aromatu. Zwiększam płomień, żeby wszystkie składniki bardzo dobrze się ze sobą połączyły. Tutaj wymieszam. Jeśli chcecie poczuć święta, koniecznie musicie wypróbować ten przepis. W tym czasie, kiedy herbata się gotuje, przekroję pomarańcze i cytrynę, ponieważ za chwilę będziemy dodawać sok z owoców do naszej herbaty. W tej chwili powinniśmy dodać sok z pomarańczy, z pozostałej pomarańczy i cytryny, ale spróbowałyśmy naszej herbaty, jest tak aromatyczna i tak cytrusowa, że ten sok będzie po prostu zbędny i zakłóci smak całej herbaty, dlatego już ich nie dodamy. Nasza zimowa herbata jest już gotowa. Rozlejemy ją teraz do naszych świątecznych kubeczków. Najlepiej zrobić to za pomocą sitka, chyba że ktoś lubi herbatę z dodatkami. Pyszną zimową herbatę mamy przygotowaną. Za nami pierwszy świąteczny odcinek Literackich Przysmaków. Książki o tradycjach i obyczajach świątecznych w polskich domach oczywiście znajdziecie w naszej bibliotece, także serdecznie zapraszamy. My oczywiście przypominamy i zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, naszego profilu na Facebooku. Tam znajdziecie wszystkie najnowsze informacje z działalności naszej biblioteki. Zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek i życzymy smacznego. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Już skończyłam ten wywód. Dobrze. Tylko... Aha, dobra. Trochę kabla muszę. Znaczy nie połączone. Teraz takie mam pytanie do Ciebie. No. Jak patrzysz, to patrzysz tu, czy patrzysz tu? Ej, tam patrzę. Teraz. Może się tacy iść, ta herbata puści teraz trochę. Puści? Co Ci puści? Nic Ci już nie puści. Ona Ci nie puści, bo tam już jest cytryna, to Ci już nie puści. Ale to nie może być. W ganku... Chciałam coś powiedzieć, nie wiem właśnie co. Nie, cukier obowiązkowo. Musi być, musi. A kolor ma ładny. I tych cytryn tylko dokładamy do owoców. Żeby nie było, bardzo dobre. Muszę powtórzyć scenę. No, to jesteśmy dobre. Jedziemy od początku.